Park rzeźby na Brudnie narodził się w 2009 roku jako taka dosyć niecodzienna inicjatywa, to znaczy inicjatywa nie bynajmniej nie będąca, nie wychodząca od instytucji sztuki, ale wychodząca z dzielnicy, taki oddolny pomysł, którego autorem był ówczesny wiceburmistrz Krzysztof Bugla i mieszkający tutaj artysta, dobrze znany miłośnikom sztuki, Paweł Althamer. Myślę, że taka jest logika tego parku i takie jest też założenie przy selekcji artystów, że to są artyści, którzy podchodzą z szacunkiem do samej funkcji tego miejsca, w którym się obecnie znajdujemy, czyli takich funkcji też rekreacyjnych, wypoczynkowych. To jest też bardzo dobrze zaprojektowany park sam w sobie i którzy w jakiś sposób delikatnie wpisują swoje narracje i one nie są narzucone mieszkańcom, one są bardzo delikatne. Zresztą to jest też, myślę, że jedna z cech charakterystycznych tego parku, że można tych rzeźb po prostu nie znaleźć, można być tutaj, można ich nie odnaleźć. Wiele kontrowersji wzbudziła chociażby znajdująca się tutaj z tyłu za mną rzeźba Jensa Honiga Bródno, która dosyć jednak mocny sposób wrasta w tą taką tkankę parkową i też, jak się obawiali mieszkańcy, może sprawić, że górka, na której znajduje się ten ceglany napis, może w jakiś sposób zakłócić zimą użytkowanie tego miejsca przez dzieci, że będzie w jakiś sposób blokować tę górkę, dzieci nie będą mogły zjeżdżać na sankach. Okazało się, że te obawy były raczej płonne, bo ten napis jest dodatkową atrakcją dla dzieci. Można tutaj uprawiać nowe modyfikacje, nowe jakby zmodyfikowane sporty zimowe. Prowadzimy przede wszystkim działania, które mają na celu zintegrowanie, ale też zmotywowanie tej takiej młodszej publiczności, dzieci, młodzieży, która może w jakiś sposób opiekować się tym parkiem w przyszłości. I to jest dla nas istotne, żeby ci młodzi ludzie mieszkający tutaj na tych okolicznych osiedlach, żeby oni mogli się wcielić w rolę przewodników. Z jednej strony to jest oczywiście miejsce rekreacyjne, z którego korzystają mieszkańcy, ale drugi aspekt tej sytuacji to są oczywiście te grupy, międzynarodowe grupy kuratorów z różnych stron świata, z różnych kontynentów, którzy uważają, że wizyta w Parku Rzeźby na Brudnie to jest etap jakiegoś takiego najwyższego wtajemniczenia w życie artystyczne w Warszawie, że jeżeli ktoś już tutaj dotrze na tą drugą stronę Wisły jeszcze, kiedy ma jakiegoś specjalnego agenta, jakiegoś lokalnego informatora, który jest go w stanie oprowadzić tutaj, wskazać mu te rzeźby, no to jest rzeczywiście można poczuć się częścią tej właśnie artystycznej wspólnoty warszawskiej, że to jest tylko dla wtajemniczonych.